2010 roku ogłoszono wytworzenie pierwszego sztucznego życia, komórki całkowicie syntetyzowanej w warunkach laboratoryjnych. Aby się przekonać, ile w tym jest prawdy, a ile tylko zręcznego marketingu, zrobimy to, co tygryski lubią najbardziej, czyli po prostu siądziemy nad artykułem naukowym, w którym ogłoszono to doniesienie. Zbadajmy, ile jest prawdy w historii o sztucznym życiu. Współczesna inżynieria genetyczna opiera się na doskonałym zrozumieniu tego, jak działają genomy organizmów, na których pracujemy. Zrozumienie tego, jak funkcjonuje genom, z czego się składa, za co odpowiadają poszczególne geny, opiera się tak naprawdę na sekwencjonowaniu, czyli na rozpisaniu, potocznie mówiąc, literka po literce genomu danego organizmu. Nie jest to wcale łatwe. Pierwsze przypadki pełnego sekwencjonowania genomu to lata 80., jednak wtedy były to naprawdę króciutkie odcinki DNA. Na przykład genom wirusa, składający się zaledwie z 3500 znaków, 3500 literek. Był to pierwszy sekwencjonowany genom. W tych czasach było to robione bardzo żmudnymi i niewygodnymi metodami. Dopiero w 1983 roku została opisana metoda, stosowana zresztą z pewnymi modyfikacjami do dzisiaj, zwana PCR, Polymerase Chain Reaction, czyli reakcja łańcuchowa polimerazy. Bardzo wydajna metoda sekwencjonowania genomów. Był to rok 1983, jednak dopiero 12 lat później, w 1995 roku, uzyskaliśmy pełną sekwencję samodzielnie żyjącego organizmu, organizmu bakteryjnego. Od tego momentu sekwencjonowanie pełnych genomów bardzo przyspieszyło. W 2004 roku uzyskana już została pierwsza wersja genomu ludzkiego, otrzymanego w ramach Human Genome Project. A tu mówimy już o miliardach par nukleotydów, czyli miliardach kolejnych literek. Najprostszy do dzisiaj znany genom bakteryjny składa się z 490, czy też może około 500 genów, zależnie jak liczyć. 500 genów oznacza 500 ich produktów, głównie białek. Żeby więc zrozumieć, w jaki sposób działa komórka, sama sekwencja nie wystarczy. Musimy rozumieć, co robią produkty tych genów. Kiedy w 2010 roku ogłoszono, że powstał pierwszy organizm syntetyczny, taki, którego genom został całkowicie wytworzony w laboratorium, mogłoby się wydawać, że oznaczało to pełne zrozumienie działania tego organizmu. Bądź co bądź, skoro odtworzyliśmy ten genom w laboratorium, to znaczyłoby chyba, że rozumiemy, co robimy. Okazuje się, że niekoniecznie. I nawet w tym przypadku były tam geny, których znaczenia nie rozumieliśmy, mimo że odtworzyliśmy je w laboratorium. Ten artykuł z 2010 roku to więc świetny pretekst, aby przyjrzeć się temu, co tak naprawdę rozumiemy i czego nie rozumiemy, co umiemy, a czego nie umiemy robić. A zwłaszcza, że później to samo laboratorium, laboratorium Craiga Ventera, prowadziło kolejne badania nad coraz bardziej wyrafinowanymi stworzeniami, konstruowanymi, a później już też wymyślanymi w warunkach laboratoryjnych. No to cóż, siadamy do artykułu. No to siadamy i czytamy. Tytuł mówi wszystko, jak każdy porządny tytuł porządnego artykułu naukowego. Creation of a Bacterial Cell, czyli stworzenie komórki bakteryjnej, kontrolowanej przez genom, który został syntetyzowany chemicznie. Cóż, w abstrakcie, czyli streszczeniu, ogłaszamy zaprojektowanie, syntezę i zmontowanie genomu, sztucznego genomu o długości 1,8 mega base pair, czyli 1,8 miliona par zasad, potocznie miliona literek. No i co jest to? To jest ten artykuł. Któż odpowiada za to nieprawdopodobne wydarzenie? No, w laboratorium człowieka, który nazywa się Craig Venter. Wiecie lub nie, ale w artykułach naukowych czasami ostatni autor jest ważniejszy od pierwszego. Mimo że formalnie ten artykuł cytuje się jako Gibson i inni, w rzeczywistości, jak w wielu innych przypadkach, ten spiritus movens, ten najważniejszy aktor całego przedsięwzięcia ukryty jest na końcu. To potocznie się mówi, że to jest po prostu laboratorium Ventera. Zresztą można się o tym przekonać również na inny sposób. Bakteria, którą utworzyli, za chwileczkę powiem, na czym to dokładnie polegało, nazywa się Mycoplasma mycoides i tutaj mamy takie oznaczenie kodowe JCV i SYN1.0, syntetyczny wersja 1.0, natomiast JCV, skąd ten skrót? No cóż,
nie od Daniela G. Gibsona, nominalnie pierwszego autora, tylko od Wentera, który postanowił dodać swoją nazwę do gatunku bakteryjnego, który właśnie stworzył. No cóż, czy można go winić? Co tam natomiast nastąpiło, żeby była jasność? Więc mamy dwa gatunki bakteryjne, obydwa należące do rodzaju mykoplazma. Do tego samego rodzaju, nawiasem mówiąc, należy też gatunek Mycoplasma genitalium, należący do dzisiaj do najmniejszych znanych genomów. Czyli genom Mycoplasma genitalium jest jednym z najkrótszych, ma też najmniej genów. Już wtedy było wiadomo, że mykoplazmy są świetne do takich celów, bo ten genom jest względnie krótki. Milion, 1,08 miliona, to jest naprawdę niewiele. To jest, nawet jak na bakterie, to jest dosyć krótki genom. A więc co tam nastąpiło? Mamy dwa gatunki mykoplazmy. Jeden to będzie Mycoplasma mycoides, a drugi z nich, druga komórka, to będzie Mycoplasma capricolum. I co się dzieje? No każdy z nich ma oczywiście jakąś tam swoją cząsteczkę DNA. Co my robimy? No my robimy rzecz następującą. Wybieramy sobie Mycoplasmę mycoides i bierzemy tenże genom i go sekwencjonujemy. Spisujemy po kolei wszystkie literki, zapisujemy go w pamięci komputera, to moja wersja ekranu komputera. Co następnie robimy? Następnie w warunkach laboratoryjnych, to moja wersja szalki Petriego, odtwarzamy go, za chwilę wyjaśnię, jak to dokładnie nastąpiło, kawałeczek po kawałeczku chemicznie. Po prostu budujemy najpierw króciutkie fragmenty, po 1000 par zasad, potem je montujemy do takich bloków 10 tysięcy, 100 tysięcy, aż w końcu uzyskujemy cały milion. Z tego drugiego organizmu, Mycoplasma capricolum, usuwamy jego własne DNA. Zostaje oczywiście wszystko pozostałe, czyli błona komórkowa i wszystko, co znajdowało się w środku. I tam wklejamy syntetycznie wytworzony w laboratorium genom oparty na genomie Mycoplasma mycoides. Także to, co oni stwierdzają we wstępie, że właściwie w streszczeniu, że zaprojektowali to słowo design, ono jest troszeczkę na wyrost. Rzeczywiście wprowadzili pewne niewielkie modyfikacje do genomu Mycoplasma mycoides, ale za chwilę Wam pokażę, że one wcale nie są takie gigantyczne. Zaś sama komórka, która była nosicielem tego genomu, to też jest zupełnie samodzielna komórka. Powstała zupełnie naturalnie. Statusia, czy też mamusi Mycoplasma mycoides, zupełnie normalną metodą rozmnażania się bakteryjnego, czyli metodą pszczółek i kwiatków. Więc tak naprawdę mamy tutaj, no tym co zostało syntetyzowane jest ta długa cząsteczka DNA, powstała na podstawie genomu organizmu Mycoplasma mycoides. I to czym oni się tak naprawdę chwalą w tym artykule, to jest głównie ta procedura, czyli procedura montowania DNA. Żeby Wam pokazać jak to jest skomplikowane, wystarczy, że przyjrzymy się genomowi składającemu się z miliona par zasad, żeby zobaczyć, jak to była nieprawdopodobnie żmudna robota. No bo co? Cząsteczka DNA to jest tak naprawdę no to jest związek chemiczny. To jest cząsteczka składająca się z dwóch nici. Jedna taka nić to jest po prostu długa nitka, to jest polimer składający się w tym wypadku z około miliona podjednostek. Dla chemika syntetyzowanie związków chemicznych to jest oczywiście chleb powszedni, ale syntetyzowanie związków chemicznych, które składają się z miliona podjednostek, no to już jest zupełnie innego typu robota. Co więcej, w tym przypadku, jeżeli pomylimy choć jedną literkę, to czasami wszystko może się obrócić w pył i to wcale nie jest przenośnia. Później dalej w sekcji discussion oni tak wspominają troszeczkę o trudnościach, na które napotkali. Wcześniej jest mowa oczywiście o konkretnych trudnościach technicznych, ale no, tak piszą bardzo skromnie, że uzyskanie bezbłędnego genomu, który może zostać transplantowany do komórki biorcy, było skomplikowane i wymagało wielu procesów kontroli. Nasz sukces był zatrzymany na wiele tygodni poprzez pojedynczą delecję, czyli zniknięcie jednej tylko literki w genie DNA A odpowiedzialnym za utrzymanie genomu tej bakterii. Jedna nieprawidłowa para zasad spośród miliona w ważnym genie sprawiła, że cały genom był nieaktywny. To jest tego typu robota i dlatego nie tak łatwo było to zrobić, dlatego wymagało to gigantycznej kreatywności, ale przede wszystkim ciągłego sprawdzania,
czy jest dobrze, czy jest dobrze, czy jest dobrze. Jaką to było robione metodą? Najpierw, to były takie, taka była metoda sklejania ze sobą małych elementów. I tak naprawdę każdy z tych etapów omawiają osobno, bo każdy z nich musieli wymyśleć na nowo. Więc pierwsze to, co zrobili, to były takie kasety, oni to nazywają kasety, o długości 1000 par zasad, które nakładały się na siebie. Czyli mamy tak jeden taki segment, na końcu jest 80 nukleotydów, które się będą powtarzały z następnym. Tu mamy 80, które się powtarzają, żeby łatwiej je było do siebie nawzajem dopasować. I potem następny, z taką 80 na końcu. Nie, w tym wypadku ta 80 bęc należy do tego 1000. Następny segment, który tu ma taką 80, która się nakłada. W każdym razie segmenty o długości 1080. To są te malutkie pomarańczowe strzałeczki. To jest 10 takich malutkich segmentów, a to i tak jest, słuchajcie, związek chemiczny, który składa się z 1000 podjednostek. 10 takich tworzy taką pojedynczą kasetę o długości 10 tysięcy. Potem powstają takie kasety długości 100 tysięcy. I z 10 takich, czy właściwie 11 chyba elementów, jeśli się nie mylę, powstaje całe DNA, o długości miliona. To były kolejne etapy, z których każdy był robiony troszeczkę w inny sposób. Pierwsze etapy były robione in vitro, czyli w szkle, natomiast późniejsze etapy już były montowane w komórce drożdży. Jak się okazało, komórka drożdży Saccharomyces cerevisiae to jest taki standardowy wół roboczy biotechnologii i wtedy tak było i dzisiaj tak jest, bardzo dobrze znana komórka. Te kolejne fragmenty składające się na cały milion par zasad były już montowane wewnątrz komórki drożdży przy użyciu naturalnych mechanizmów naprawy DNA występujących w komórce drożdży. No i w końcu po iluś tam miesiącach kolejnych prób został zmontowany cały genom, dzięki czemuś, co jak opowiadałem, stało się możliwe dopiero tak naprawdę w latach 90., czyli sekwencjonowaniu pełnego genomu można było sprawdzić, czy to, co zostało uzyskane, to jest naprawdę to, co było pożądane. I teraz, cóż to był za organizm? Na czym polegał ten etap, który oni tak dumnie określili w swoim abstrakcie jako design, jako projektowanie? No, cóż, zajrzyjmy do suplementu, czyli do materiałów dodatkowych dołączonych do tego artykułu. Przejedziemy od razu na tę piękną, kolorową ilustrację pokazującą genom tego stworzenia, nazywanego pieszczotliwie przez media Mycoplasma laboratorium, chociaż sami autorzy takiej nazwy nie stosują. Cóż tam się w środku znajduje? No cóż, geny. Każdy pasek przedstawiony na tej ilustracji to jest jeden gen. Strzałka pokazuje kierunek odczytu, a więc przypuśćmy jakiś gen o numerze 0550 byłby odczytywany z tego miejsca, czyli do cząsteczki DNA. W tym miejscu przyczepiłyby się te enzymy zapoczątkowujące odczytywanie, przesuwałyby się tutaj, na tej podstawie w tym miejscu powstałby jakiś mRNA, później z tego powstałoby jakieś tam białeczko o numerze 550. Ot i cała tajemnica. Cóż to za geny? Na dole mamy taką standardową rozpiskę, do czego służą te geny. To jest najzupełniej normalny genom samodzielnej bakterii, no powstałej zresztą z genomu samodzielnej bakterii, w którym tak naprawdę prawie nic nie zmieniono. Jeżeli więc przyjrzymy się funkcjom pełnionym przez te kolejne geny, to są normalne, standardowe geny występujące w każdej komórce żywej. Synteza aminokwasów, białka biorące udział w transkrypcji, czyli w zamianie DNA na RNA. Mamy jakieś białka odpowiadające za powłokę komórkową, jakieś inne procesy komórkowe, ale tak naprawdę najciekawszą kategorią, na którą warto tu zwrócić uwagę, jest ta. Unknown function. I oni się przyznają do tego, no bo nie ukryliby tego tak naprawdę przed środowiskiem biotechnologicznym, że tutaj się znajdują geny, których sensu i istoty i funkcji po prostu nie rozumiemy. Wiemy, że tam są i wiemy, że są potrzebne, natomiast nie mamy pojęcia, do czego one służą. I dzisiaj, 20 lat później, wciąż w każdym tak naprawdę genomie są jakieś geny, których sensu
nie jesteśmy w stanie zdekodować. Potrafimy czasami modelować, jak wygląda białko, które powstaje z tego genu. Czasami potrafimy się domyślać na podstawie fragmentów charakterystycznych w tym białku, do czego mogłoby ono służyć, ale jeżeli jest unknown function, to oznacza, że tak naprawdę nie wiemy, jaką funkcję to białko pełni w komórce. I takich genów tutaj troszeczkę jest. W laboratorium Ventera w czasie poprzedzającym powstanie tego artykułu były prowadzone badania nad tak zwaną komórką minimalną. Jaka była idea tego typu badań? Wzięty został genom, na przykład Mycoplasma genitalium, który ma wówczas w wersji, którą wtedy sekwencjonowano, 495 genów i robiono takie próby dzięki cudom biotechnologii. Na przykład usuwamy jakiś gen, resztę genomu pozostawiamy niezmienioną, odtwarzamy organizm bez tego jednego genu i patrzymy, czy sobie poradzi. Dzięki takim standardowym metodom wykonywania tego typu modyfikacji można to zrobić względnie szybko, chociaż i tak jest to oczywiście potwornie żmudna praca. Taką metodą udało się wówczas ustalić, że w genomie Mycoplasma genitalium na 495 genów jest około 100, które można usunąć i organizm ten rozwija się prawidłowo przynajmniej przez kilka pokoleń i nie wydaje się mieć zmniejszonej przeżywalności. Więc jest to też interesująca informacja i leży u podstaw projektu tworzenia minimalnego genomu. W tym przypadku oni mogli pousuwać niektóre geny, dlatego że no, te o nieznanej funkcji czasami są, należą do tej grupy, takich, które teoretycznie można by usunąć i ta bakteria całkiem nieźle by sobie radziła, ale oni postanowili tego w tym przypadku nie robić. Dopiero 6 lat później, w 2016 roku, w tymże samym laboratorium Ventera została stworzona bakteria, już nazywana troszeczkę, powiedzmy sobie poprawniej, może troszeczkę sensowniej, Mycoplasma laboratorium, w której część tych genów pousuwano. Czyli rzeczywiście było to nieco odważniejsze edytowanie tego genomu. W tym przypadku w 2010 roku po prostu cała mykoplazma mykoides została przekopiowana z minimalnymi zmianami. Do tych zmian, zresztą tam mamy taką tabelkę, gdzie są podsumowane wszystkie zmiany, które wprowadzono do tego genomu wyjściowego. Jak widać, tego nie jest dużo. To jest kilkadziesiąt zmian. To są czasami pojedyncze zmiany, czyli jedna literka została zmieniona na inną literkę, czasami przez przypadek. Tu mamy not designed, czyli rzeczy, których nie przewidziano, ale później gdzieś tam jakieś błędy zostały wprowadzone na etapie syntetyzowania tego. Natomiast mamy tutaj cztery zmiany ewidentnie, no cóż, celowe. To są tak zwane watermarks, czyli znaki wodne. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery znaki wodne to są małe fragmenciki, sekwencje tych fragmencików mamy wymienioną tutaj, które ekipa Ventera postanowiła zaszyć w tym genomie jako taką sygnaturkę, taki znak wodny na zasadzie byliśmy tutaj. To są sekwencje wymyślone, wybrane w ten sposób, że gdyby zostały odczytane przez bakterie, to produkt tych genów czy też tych fragmentów nie byłby toksyczny. One zostały wymyślone w ten sposób, żeby nie powstało z tego żadne niepokojące białko. W każdym razie mamy cztery tego typu watermarki, czyli znaki wodne. Jeżeli przyjrzymy się tej ilustracji, to tu i ówdzie można dostrzec takie miejsce oznaczone WM, WM1, WM2. Niech no się przyjrzy, o na przykład tutaj mamy WM4, w tym miejscu został po prostu pomiędzy dwa geny wciśnięty taki znak wodny. Po co? No po to, że gdyby później gdzieś kiedyś została ta bakteria syntetyzowana, to od razu byłoby wiadomo, a no to tu mamy bakterie ze stajni Ventera. Oczywiście plan jest taki, żeby ta bakteria nie wydostała się na światło dzienne i wedle mojej wiedzy do dzisiaj się to udało zrobić, czyli w środowisku naturalnym nie występują syntetyczne bakterie ze stajni Ventera. No i to w zasadzie tyle. Tak jak już wspominałem, główną innowacją i takim największym powodem do dumy autorów była sama ta procedura sklejania tego wszystkiego z kawałków i upewniania się na każdym kroku, że wszystko jest ok, że to jest dokładnie ta sekwencja, jakiej byśmy sobie życzyli. Pytanie oczywiście brzmi, czy to jest tak naprawdę komórka stworzona syntetycznie. Oni argumentują później, że tak, argumentując w ten sposób, aha, w ogóle przyjrzyjmy się, bo tutaj mamy ilustrację, tak wyglądają te komórki, no to są normalne komórki bakteryjne. Nie brakuje im niczego, nie rozwijali przez ileś pokoleń, rozmnażały się, wyglądały w porządeczku. Wyglądały zresztą dokładnie tak samo jak Mycoplasma mycoides, no bo to jest, no cóż, to jest właśnie ta
komórka. Oni argumentują, że to jest organizm syntetyczny na końcu w ten sposób, pisząc, że po pewnej liczbie podziałów komórkowych wewnątrz tej komórki nie znajduje się już ani jedno białko pochodzące od tego pierwotnego gospodarza. Czyli przypomnijmy sobie, mamy komórkę gospodarza, która zawiera no, najzupełniej niesyntetyczne, tylko naturalnie powstałe białka, jakieś makrocząsteczki i maszyny komórkowe, jak to się czasami mówi. Tutaj mamy nasz syntetyczny genom i dopiero od tego momentu w tej komórce zaczynają się pojawiać produkty syntezy tego syntetycznego genomu. Jeżeli więc ta bakteria się rozmnaża, powstają jakieś kolejne komórki potomne, to w nich będą znajdować się częściowo stare białka pochodzące jeszcze od biorcy tego syntetycznego genomu i białka syntetyzowane przez ten genom syntetyczny. W związku z czym dopiero po pewnej liczbie pokoleń nastąpi takie rozcieńczenie tej pierwotnej populacji białek, takich, że tak naprawdę łącznie z powłoką komórkową całość jest już organizmem syntetycznym. Oni więc argumentują, że po 30 podziałach komórkowych tak naprawdę nie ostał się już kamień na kamieniu z pierwotnego organizmu i wszystko, co się znajduje w tej komórce, jest już pochodzenia no, naszego, syntetycznego. Tak jak już wspominałem, to był pierwszy krok. W 2016 roku doszło do następnego, czyli już powstania genomu nieco silniej modyfikowanego, takiego, w którym nie wszystkie geny się już pojawiły. Do dzisiaj tak naprawdę trwają dyskusje nad tym, czy jest to w pełni organizm syntetyczny. To już pozostawiam waszej ocenie, czy wy chcielibyście tak ten organizm nazywać. Już wytłumaczyłem, co w nim jest syntetyczne, a co w nim nie jest. Myślę, że tym, co tak naprawdę jest tu interesujące, to pokazuje to zasadniczą prawidłowość występującą w historii biotechnologii, że żeby wykorzystywać coś, żeby umiejętnie się czymś posługiwać, nie musimy tak naprawdę w pełni tego rozumieć. I w latach 70. i 80., kiedy powstawały pierwsze organizmy transgeniczne i jeszcze w roku 2010, kiedy powstał pierwszy organizm syntetyczny, tak naprawdę wiele z tego, co się działo w tych procedurach biotechnologicznych, nie było do końca rozumiane przez nas, ludzi. Wykorzystujemy pewne naturalne mechanizmy, wykorzystujemy pewne geny, wykorzystujemy pewne enzymy, wykorzystujemy pewne ścieżki, tak naprawdę nie do końca rozumiejąc, na czym one polegają. I to, co jest wielką nadzieją biotechnologii obecnie i takim wielkim wydarzeniem w biotechnologii, czyli metoda CRISPR-Cas, o której będę na pewno miał okazję wam jeszcze opowiedzieć, też trochę należy do tej kategorii. Działamy nie do końca rozumiejąc tak naprawdę, co tam się dzieje, atom po atomie, cząsteczka po cząsteczce. No ale nie ma co wymagać od Wentera, żeby zrobił to, czego nikt inny wcześniej przed nim, nie dokonał, czyli w pełni zrozumieć życie. Jak się okazuje, możemy życiem manipulować, nie do końca go rozumiejąc. Dzięki za uwagę i do następnego razu.